Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sinbad, a z nami są JJ i ProGhost oraz jakieś trzy randomy, które będą z nami grać w multi w grze Sniper Elite V2. No i zaczynamy grę i będziemy się z wami dzielić naszymi wrażeniami z tej nowej, jakby nie patrzeć, gry. A tam już pograliście, JJ, ty pograłeś w singla. Jakie wrażenie? Całego. No, generalnie jestem pozytywnie zaskoczony. Nie jest to, że tak powiem, symulacja bycia snajperem, ale gra naprawdę daje radę. Chociaż no, jest zbytnia liniowość, tak jak w Splinter Cellu najnowszym, no, nie ma możliwości, żeby przejść grę po prostu po Całkowicie się cichu i to zgadzam. jest trochę taka lipa, bo są momenty, gdzie jest spokój, można pokombinować, że po prostu są mianiem wrogów, ale są takie, gdzie po prostu trzeba no, Nawalać. nawalać i to ostro, ale Szczególnie ogólnie misja z... nieźle. A, proszę. Wiem, Ale cię że zauważyłem już mnie nie przynajmniej. nawierzałeś. To już jakiś sukces. Tak. Wiesz, no ja się spodziewałem już po prostu a lada chwila jakiejś kuli w łeb, no ale udało się uciec. Też jestem jakoś tak pozytywnie Złapałeś mi zaskoczony. refleks Powiem wam, słabnie. że demo mnie nastawiło bardzo pozytywnie. Fajnie się w to grało. Ale demo też nie uszkiwało, że to jest jakaś inna gra niż jest w rzeczywistości, nie? Że to jest jakaś taka korytarzówka i tak dalej, że się będzie po prostu można tam, nie wiem, zasadzać jakieś 15 podejść do jednego celu. Nie ma tego tutaj. I tam w demie też nie było. Nie, O. ogólnie naprawdę dali radę. No i wiadomo, też ta gra nie startowała z poziomu tam 60 dolarów i w ogóle, tylko troszkę było taniej. U nas na 9 dych najdrożej było to można było kupić. Pewnie za pół roku będzie tam za 40 zł w koszach, no i Ale klucze ale można no. bardzo atrakcyjnej cenie dostać właśnie teraz. O, Solidno, kurczę. solidno. Ale tutaj zaskoczył. Ja kupiłem klucz właśnie za 70 No, ja złotych. absolutnie jestem zwolennikiem Jak kluczy, to wiesz, jak klucze. za świeżą grę, Tak, dokładnie. to jest moim zdaniem bardzo Zgadzam dobra się. cena. No, te z preordera te dwa karabiny są bardzo w porządku, ale te wyzwanie zabójstwo Hitlera to jest taka trochę porażka. Ja to przeszedłem i to mniej więcej 4 minuty chyba A trwa. gdzie to jest? To jest Jak kawałek to się mapy i włącza? Bo po tak z prostu. ciekawości. To jest tryb tam chyba, nie wiem, czy z głównego menu, czy tam single i potem, i to jest wyzwania, challenges, i tam wchodzi się i chyba na samym końcu jest DLC i tam jest zabójstwo Hitlera, czy tam polowanie na Hitlera, coś takiego i po prostu no troszkę takie trochę przereklamowane. No tam co prawda można go zastrzelić w ogóle i fajne to jest, ale to nie jest takie coś, że powiedzmy misja na pół godziny, tylko No nie, wiesz co, człowiek po prostu nie startuje, postarali zabije się. parę, nie spodziewałem się niczego innego, nie? Zabije paru tych i. O kurczę. Wiecie co, ja tutaj bardzo, bardzo słabo O, słyszę. Ja kurczę, tutaj, kogoś słuchajcie, miał. zrobię sobie do Windowsa wyjście szybkie, włączę tutaj głośniej co grę. Pierwszy Znaczy, ja kill. też szczerze mówiąc słabo słyszę, a mam ustawione na maksimum odbiór. Czyli to, co po prostu mówicie, to No, tak powinno samo być mam. bardzo głośno, więc nie Teraz wiem, powinno być czy lepiej. to po prostu. Nie, fajnie się w to gra, powiem wam. Jestem zadowolony z tej gry. Jak kiedyś już, bo jak nagrywam singla, bo nagrywam te let's playe durnowate, to powiem wam, że tam mówiłem o takiej historii, którą jako dziecko tak robiłem. Zwyczajnie, jak wyszedł kod jedynka, to ustawiałem mapę śnieżną i jeden na jeden z kolegą graliśmy. Właśnie w tym samym trybie, co takim samym układzie, jak teraz tutaj to jest. Czyli kampienie maksymalne i wiesz, jeden strzał, jedna śmierć od razu. I to jest fajne, nie? Właśnie tego mi czasami brakuje. Właśnie zauważyłeś, że. A czy kampienia No, może. mów, śmiało. No. A czy kampienia ogólnie jest sporo w grach, ale no to wychodzi niezbyt dobrze, No, bo ale nie w takim stylu właśnie. są jakieś snajperki, ale po prostu to jest demotywujące, bo człowiek się stara, tam się chowa po tych, a i tak biegają w większości z karabinami maszynowymi i w ogóle i po prostu nic z tego nie wynika i to jest takie. Czy wiadomo, jak ktoś ma skilla, doświadczenia, to tam sobie w kodzie czy ten poradzi gdzieś tam, bo jak pozna mapy i bronie i tam będzie miał jakieś sztuczki, to będzie sobie dawał radę, ale no to nie jest taki fan jak tutaj po prostu. Oczywiście trzeba skonfigurować grę, bo jak będziemy mieli karabiny i będzie po Skonfigurować. prostu masa ten, to Na ten czyn mi tutaj dojeżdża jak chce. ogólnie Mięso. jest właśnie. Ogólnie właśnie jest ta różnica między, wiesz, kampieniem a snajpieniem, moim zdaniem, bo
Jak są mapki właśnie takie typowo snajperskie, to jest okej, ale jak są mapki właśnie szybkie, szybkich akcji, a ludzie kampią, no to jest duża różnica i to jest denerwujące. Myślę, się dzieje tutaj na tej grze teraz. O Jezus. Ja nie... Ginę co... Ja tak ja samo. Ja nie ogarniam. Już miałem trzech na muszce, ale kurczę, wychylili tylko głowę i się schowali niestety. Ale mapa jest fajna, pierwszy raz to grałem, ale no sporo okien, sporo najbardziej lubię tą mapę, i... no ale... ale... No, czekajcie, tylko trzeba coś zrobić ze sobą. Mój komputer niestety widzę trochę ból ma. Bo graficznie gra się... Ale nie ma też szału, wiesz, no, jest dużo błędów jest. Dzięki. No, ale... no spoko. Jest, nie wiem, ale... czy w singlu doszliście do tego momentu. Mój komputer nie jest do staruszek. Nie wiem, tylko kablice V2, prawda? Tam gdzie rozwalacie ją. Tam jest straszny spawn wrogów na oczach. Nie wiem, czy to zauważyliście. Jest No jest, jest. Znaczy ogólnie w ogóle to jest ciekawe, jak się w ogóle obserwuje w kampanii. Jest dużo takich momentów, że po prostu oni się dosłownie, jest tak to zaprogramowane, że w odległości 20 metrów dopiero się uruchamiają te skrypty i się pojawiają wrogowie. Na przykład jak się idzie się w budynku, jest tam powiedzmy ciemno, jest jakiś taki zmierzch czy coś i jest powiedzmy jakieś ognisko i widać, ach kurde, ach, i widać, że po prostu nikogo tam nie ma, idziemy i nagle się pojawiają cienie ludzkie i tam się pojawiają, wiadomo, ten granat głosy, to jest takie, szczerze mówiąc, to jest słabe, nie za bardzo. No ale z drugiej strony, no, to jest pewnie też zrobione pewnie też tak, żeby no nie było to, że powiedzmy wszyscy wrogowie są od początku na mapie, raz się strzeli, już cała mapa, kurczę, nie da się przejść po cichu, bo no, tutaj nie oszukujmy się, nie ma żadnych wycieszonych snajperek i to jest tak zrobione, że nawet jak się tam strzeli, kilku się zaalarmuje wrogów, to reszta, powiedzmy, no, ich nie ma, więc się pojawiają i można grać w miarę, no. Ale no, nie jest to do końca tak wyszlifowane, żeby dojechał cię. Nie kuło. W plecy. A, akurat papu. Kurde, biegając. Widzisz co, no jest hardcore, nie? To... Fuck. Tak się zastanawiam, może jakbym ustawił mniej graczy, byłoby lepiej troszeczkę, nie? Znaczy ogólnie to, jak jest dużo graczy, to jest dobre, ale wiadomo, jak są randomy, no to nie wiadomo, co to za ludzie. Czy jak są bardzo dobrzy, no to okej, okay, no to jest frajda, jak ktoś tam po prostu się chowa, snajpi, to jest wyzwanie. Ale jak po prostu ci ludzie biegają i tak w sumie, i tak nie jest jakoś ten, unormowane, no to jest jakieś to jest słabe, znamieszanie, to tak średnio. Mogłoby jeszcze tak dwie, trzy osoby być. Bo mapka jest spora. Z doświadczenia, bo grałem naprawdę z 3-4 godziny już to gram, to powiem ci, że... To wow, już więcej absolutnie. Tutaj się nie zmieści, moim zdaniem. Maksymalna liczba została osiągnięta już tych graczy. A czy mi się ja jestem podobało? Po prostu ślepy i nikogo nie widzę. No to swoją drogą pewnie. Ja ciągle tylko słyszę. Ja widzę, kurczę, tylko strasznie się szybko ruszają, wiesz, i... Co? No, czasem coś błyśnie i nagle znika. A właśnie w chwilę tak teraz reflekt, się zastanawiam i właściwie ja tu niczego nie słyszę w grze. Nie, no. Nie wiem, czy to jest jakiś bug. Chyba za bardzo wyciszyłeś, ale tutaj na słuch się bardzo dużo. Ale... I to też jest fajne. No i co? Znaczy nie, oddźwiękowanie w ogóle jest bardzo fajne. Jak się idzie, to po prostu te odgłosy tam dudnienia tego kroków i tam rozmów ich jest naprawdę fajnie to zrobione. Kamp jest straszliwie. Pewnie ci, co oglądają ten materiał, to już się nudzą, zasypiają. Ale cóż tam, na tym polega ta gra. Nawet trwało jest. Ale komentarz zapewniamy, bardzo ciekawy. Podejrzewam, że tutaj to może się podobać. Ja bym z chęcią spróbował mapę ten, troszkę, o, tam chyba był taki kościół, ten kościół jest plac, przerąbany, słuchaj, wiesz? Tutaj... Ten kościół jest przerąbany pod względem takim, tak. Że tam jest wieża i kto tam wejdzie i ma, wiesz, miny, chyba że się wyłączy miny, o, no to tam już jest po prostu King of the Hill się robi na tej zasadzie. No bo miny można zastrzelić, tak, z tego co wiem. Kurde, znowu, a nie wybrałem, bo... No, muszę wyłączyć tą tyldę, bo chciałem wybrać pistolet i mi się 3 razy konsola włączyła i stałem, gościu się odwrócił, patrzę co chodzi i mnie zastrzelił w końcu. Ale nie, no tutaj to jest właśnie fajne, że... Nic tutaj ciekawego ja nie pokazuję, ale trudno. Cały...
Fartem w nogi trafiłem. Ale emocje są, wiecie co? To jest, no, to jest fajne, prawda? Że... No, czy nie, najlepszy jest ten moment, jak się zobaczy błysk i się tak, patrzy kto, na kogoś. Kto pierwszy, kto pierwszy, tak. I to jest dokładnie, sekund, kto by strzelił, to jest piękne. Świetne to jest. Aj, prawie, prawie. Ale powiem ci, że... Dwa razy oddałem strzał, ale za nisko. No ja też nie ogarniam tej balistyki, wiecie, bo ja dzieckiem Call of Duty jestem, no i to tak, wiesz, tam gdzie po sznurku wszystko leciało. Ja mam troszeczkę większe doświadczenie, bo w operacji Flashpoint dałem. A, skubaniec! No, no, to jest... Pięknie się to skampił. Tam to już w ogóle ta balistyka była. No tak, poziomie. Tak, tam to jest... No symulacja, no, o czym to mówimy. Szczególnie nie? Na wysokim właśnie poziomie to trudności, symulacja. No tak. On daje, no to jest taki inny gra. Wspaniała gra skądinąd. Tutaj szczególnie w singlu jest trochę takiego więcej, wiesz, latania jak Trambo, ale... Ja przeszedłem na tym, na najwyższym tam trochę inaczej to wygląda. Singla i nieźle się gra, naprawdę. Operation bez tego, point? Bez tych wspomagaczy i z tym... Znaczy nie, tutaj w snajperze, na tym Elite poziomie i tam generalnie nie ma, znaczy tam jest wiatr i jest ta balistyka, wiadomo, i to naprawdę, kurczę, ciężko. Tak. Tak już po kilku misjach to już na tyle się wczyłem, że po prostu człowiek celuje tak, tam tak, trochę tak, wyżej. Tak, mam to samo odczucie mam. I... Dokładnie tak jest. Już zaczynam to ogarniać, wiesz, na początku to po prostu waliłem... celowałem w głowę, no i to raczej failowo wychodziło. Ale tu chyba strzał obojętnie w jakąś... Czy tutaj włączyłem ten tryb, właśnie to jest piękne. A czy tutaj jest... ustawiając grę, autor lobby może ustawić te wszystkie... Tak, i ja to zawsze ustawiam, no bo to nie ma sensu, wiesz, poprawiać, no nie ma sensu, absolutnie. Moim zdaniem to ten układ jeden strzał, jeden trup to jest najlepszy i zawsze tak ustawiam to. Tak mi się gra najlepiej zwyczajnie. Widziałem tą linkę, Boże. Widziałem. Ja dobra, wierzę. Przynajmniej wiem, gdzie jesteś. W jakich okolicach. Nie, ja cały czas jestem bardzo zadowolony z tego trybu multi. No, to są... Tryb multi mnie zaskoczył tutaj, bardzo. Bardzo pozytywnie. Jest najlepszym teraz momencie, w tym momencie dla mnie featurem tej gry. Dużo osób zachwala tego koopa, że na tej misji nie grają, bo rozumiem, że to są podejrzewam, same, że tak, same właśnie, tylko że tam jest spotter i chyba i snajper, prawda, na tej zasadzie. I nie wiem, jak oni się poruszają względem siebie. Jak tak, to, tak, tak. Jakie jest zależność między tymi dwoma osobami są. Dwiema. Dwoma. Jeszcze 2 minuty, słuchajcie. Nie wiem, czy mi starczy miejsca na dysku. Mam na 60 minut. To może jeszcze jeden materiał. Może jeszcze jedną mapkę sobie przejdziemy. Ja sobie tam zmienię w lobby zaraz, dobra? Kooperację nie ma problemu. A kooperację? No to tak, tylko ktoś musi... No to niestety dla dwóch jest. Dla dwojga i to trzeba się, wiesz, podzielić. No, koop teraz powinien być szczerze na 4 osoby, bo... Znaczy wiadomo, w tej grze akurat nie wiem, czy akurat to byłoby takie fajne, no bo 4 osoby, kurczę, to w grze polegające, kurczę... Czy dałoby się, gdyby to wiesz, to się robi multi, no, zwyczajnie. Na przykład po 2 osoby z różnych stron. Czy te studio by dało radę, to trzeba było naprawdę mapy dobrze skonstruować to jest i ten... Oszukujmy się. W takich girsach to tam... Powiedzmy, ale to poza tym kurczę, no co dwóch snajperów, dwóch tam powiedzmy spotterów, tak, to była rzeźnia i tak. To musiał być albo masa wrogów. To się robi multi, zwyczajnie, to już mamy przecież, nie? No tak. No albo tak jak mówię, jakieś misje, które no specjalnie są zaprojektowane do koopa, bo... O, tutaj gdzieś go nie... Fatalnie. Ale jakby była duża mapa i po dwóch snajperów na przykład w różnej części mapy, każdy ma swoje zadanie, no to
Można było Znaczy jakoś właśnie tak to była trochę inna rozwiązać. konstrukcja mapy, jakaś ogromna mapa, można wybrać sobie lokalizację, tak jak na przykład, nie wiem, w zwykłym mapie, nie wiem, w kodzie czy tam w Battlefieldzie, powiedzmy ktoś, nie wiem, się startuje na dachu, ktoś tam powiedzmy jakieś piwnicy i tam się trzeba do środka mapy dotrzeć i tam zdobyć jakiś cel, to by było ok, ale tutaj jak mam jedną ścieżkę, tak naprawdę w No, tych to misjach, musiały no być to... po prostu duże mapy, bo na takiej mapie to co tam. Z takich jak w singlu też za małe, bo ogólnie te mapy w singlu Bardzo są mało są. malutkie dosyć. No, Mało malutkie. powiedziane. No ale jestem zadowolony z zakupu. To nie były, wiesz, wyrzucone pieniądze w błoto. To jest... Zawsze mnie to cieszy. Niestety zdarzyło się kilka takich zakupów ostatnio. Dobra, zmienię mapę, słuchajcie. Damy jakąś... może ten kościół? Chcecie ten kościół? Tylko wyłączę wtedy te miny. Dobra, to No, można wyłączę tylko spróbować. miny i te wszystkie rzeczy na ostatnie miejsce. Fantastycznie. Mi obojętne, bo jeszcze żadnej nie przetestowałem, oprócz tej Bardzo teraz, co fajną mapą nagraliśmy. jest taka mapa Ja podobnie. Czarny Rynek. To jest spoko. Aha, no właśnie. A wiesz, co jeszcze jest No co? interesujące dosyć? Że gram pierwszy raz, mam najlepszy No statyw właśnie. za wszystkich. Ustawienia gry. Dobra, No zrobimy ale to 12 farmy, minut. dwa razy w nogę prawie. Wymuszamy odrodzenie, pistolety zostawimy. Dobra, pistolet. Pistolety Pistolety właśnie są okej, są dobra. okej, bo takie machanie po prostu snajperkami w korytarzu na rogu, to trochę Ustawienia gry. śmiesznie Kościół wygląda. Świętego Olibartusa. I uruchamiamy. Dobra, no spróbujemy tutaj. Myślę, że wiesz, bez tych wszystkich min i min pułapek będzie lepiej się grać. Kar Gdzie to się 98 wybiera? Dobrze. Welerot, Welerot. To masz ten w po prawej u To jest góry, w loadout, Ukrainie. coś tam, objectives i potem masz. Ale... Znaczy masz tak, masz Aha, ten aha. briefing, gdzie jest ładowanie, masz po prawej zdjęcie i opis. I u góry w prawej loadout, klika się i się pojawia ekran To super, wyboru zapomniałem. ekwipunku. Już podoba mi się ta mapa. I jest super sprawa. Pod znaczy no ja klimatu czuję, że wygląda może... świetnie. No ten nocna mapa super jest, że nie? Może jeszcze jakieś DLC Kąpię, będzie wiesz, tutaj. ja to myślę, że ta gra się nie sprzeda jakoś super. Ale żeby tak było, ja Znaczy no to chciałbym jest to, minus właśnie, oczywiście, bo... najbardziej. Chciałbym tego, bo... Znaczy, pierwsza część też nie sprzedała się jakoś super, ale ale po ten, ale prostu tak... zachwalało ją. Może niespecjalnie, ale ogólnie tak przez pierwszy, nie wiem, tydzień czy coś, to ta gra cały czas Była, była w była. pierwszej, powiedzmy, piątce, przez jakiś czas trójce, czy nawet tam... Teraz ostatnio jak sprawdzałem, chyba na 8. miejscu była... Nie jestem pewien... Ale to też sukces, że jest dosyć tania Skurczy w byk. Wszystkich najnowszych gier. Ja nie mogę. No, ten hazard to widać, że gra jest to, wymiatacz dokładnie. i graf to. Tylko tu mnie zabił teraz inny, Isima, ten gracz, ale dobra, dojedziemy go. Wiem, gdzie jest. I cały ten system, prawda, oddechu, wstrzymywania oddechu i tak dalej, to jest świetne. Fajnie zrobione, taki jednobatonowy w sumie system. Mało wymagający i przyjazny przy graniu, to jest ważne. No ale na pewno multi jest o wiele lepszy niż w snajperze go. Nie, nie grałem w tamtą grę. Tam to jak... Ja po 15 minutach podziękowałem. Multi, ja w ogóle Jedna znaczy wielka ja ścieżka z pistoletami wszyscy latali, granaty latały wszędzie. Czyli kod po prostu, no. No taki kod, taka tania podróbka. Znaczy ja w single grałem i nawet taki okej, ogólnie mi się podoba. Czy wiadomo, to jest gra, powiedzmy, nawet o tego snajpera, o te półklasy, klasy niższe, bo to jest takie... Ale ogólnie, no, snajperku, tych, boże, symulacji, powiedzmy, w cudzysłowie dużym, snajpera jest niewiele, tak. Więc no... Ale kurczę, końcówka jest porażająca. Czego? Wielki napis game over. No, nic znaczy, więcej. No widać, że to jest po prostu... Ale no, jak na Techland, tak, to i tak jest, powiem szczerze, dali radę. Ale dwójka się no zapowiada i fajny silnik naprawdę tam będzie, ładnie. Wiesz, no ten CryEngine jednak jest, wiesz, to no, jest super czy... silnik, nie? Trójka chyba. Oprócz grafiki to też fizyka może być właśnie wiele lepsza no. niż w pierwszej części przynajmniej. To już na pewno będzie duży plus.
Ewidentnie tu trzeba po prostu sobie uruchomić samemu ten tryb, polatać po mapach, bo inaczej tutaj... Tak. Tutaj znajomość mapy to jest kluczowa rzecz. No to... Póki co ja umieram szukając jakiegoś miejsca, biegając, tam skradając się, a ktoś po prostu siedzi w jakimś dobrym tym i... Jak ty to zrobiłeś? Powiedz, jak to wyszło? W jednym sekundzie ty mnie i on ciebie, tak? Pro. Ja właśnie nie wiem, coś tutaj chyba akurat jakiś bóg był, bo ja pierwszy cię zabiłem, a później on mnie, a całkiem inaczej mi się biło. Kurde miękko. Ale koleś ma naprawdę mega refleks. No, nie no, ma mapę, to jest podstawowa rzecz. Skill na pewno też. Tak, ale zauważył strzał, że oddałem akurat do ciebie. W ciągu 2 sekund zginąłem, więc naprawdę musi mieć super refleks. Ale to już niektórzy też od pierwszego koda snajpią. Tak. Jak tam, takie pytanie takie z dupy trochę. Diablo kupione? Nie i raczej chyba ideologicznie nie kupię ideologicznie? W tym czasie. Głównie ze względu na cenę. Jakoś mnie to, szczerze mówiąc, nie przekonuje. Póki co. Znaczy powiem tak, no ogólnie beta była super, fajnie się grało, tam nawet wymaksowałem, też nie miałem za dużo czasu jedną postać i fajnie i w ogóle, ale jednak no za połowę dokładnie tego jest Torchlight, jeszcze tam parę innych gierek, Path of Exile, teraz sobie gram w betę, no i w sumie no można sorry, się zbierać, sorry, wiadomo, różne sprawy, ale... W każdym razie, wiesz co, ja właśnie, ja jestem strasznie dobrze nastawiony do Torchlighta. Uważam, że to będzie lepsza gra. No, znaczy ogólnie, no, znaczy w ogóle te wszystkie raże ceny, te teraz zamieszania z tą dostępnością, chociaż ale no, wiesz co, nie wierzę mi się. Bezpośrednio, ale ogólnie cały ten hype, no, to nie jest jakiś, no nie wiem, jak się gra, jak tak dałem, no fajny, kurka fajna wodny gierka, ale to nie jest jakiś, nie wiem, on tam u góry show, siedzi, produkt, skurczybyk i tam kampi u samej góry. Ja szczerze mówiąc nigdy w Diablo nie grałem, więc jakoś na czy ja też nie, ja nie też jestem. Nie. Znaczy ja właśnie też tak... A jeszcze cena mnie przeraża. Prawie w ogóle. Ja kupiłem oczywiście, bo wszystko kupuję. Ja ale kupiłem klucz, wiesz, i... No już w sumie dzisiaj dostałem, ale cały czas uporem maniaka uważam, że Torchlight 2 będzie lepszą grą. No na pewno się tak nie chodzi o mechanikę, ale... Ale dla chodzi mnie o też mechanikę, to, wiesz, będzie tam szczególnie, że po przydzielanie prostu, punktów. No. Może oprawa nie wiesz, będzie co, taka, że betę, tam dopieszczona, widziałem betę jak na tym, Diablo, na kanale jakiegoś... Wonzaja. Gra wygląda bardzo fajnie. No. Znaczy ogólnie trzyma się kupy i w ogóle wszystko jest ten, ale no wiadomo, troszkę to jest, jeśli chodzi o nakłady od jakichś takich rzeczy, powiedzmy menu, przez nie jakieś wkurza ten gość, ja nie mogę. W tym tyle. Znaczy nie mówię, że Diablo po prostu zabija, ale to nie jest to samo. Ale mechanicznie wiadomo, tam tekstury można sobie porównać na obrazkach, to jest lepsze, to gorsze, ale wiadomo, no, jak gra daje Friday, się tam cały czas biega i nie zwraca uwagi na nie, tam... Wiesz, nawet popatrz się na przykład na prostą po rzecz. Tak rozmawiamy o Diablo grając w snajpera, ale nieważne. Osobiście uważam, że usunięcie głównego dla mnie osobiście w hack and slashach, to jest najważniejsza rzecz. Usunięcie możliwości dodawania punktów tam, gdzie się chce i wybierania tak, drzewka tak skilli, to jest istotą właśnie takiej gry. Wiesz, kiedy tworzysz sobie build, który jest wspaniały, po prostu dla ciebie idealny, to jest głupota jakich mało. Znaczy tam niby można, tam jest to powiązane, każdy tam masz punkt, tam jakiś poziom tego w tym drzewku, tam konkretnie umiejętności, ale jest wybór tak ograniczony, ale że to po prostu ja też głowa boli. A w takim torchlacie poziom do góry, 10 punktów i można zadecydować, czy 10 idzie ku ale to jest zdrowie, nie, nawet to wiesz, ta cała ta bzdura, wiesz, że bezpośrednio odblokowują ci się z automatu jakieś zdolności. Ja nie chcę czegoś takiego, ja chcę sobie budować, wiesz, to obnaża cały mechanizm, gdzie oni idą, Blizzard. Że będą najważniejszym elementem tutaj w tej grze nie będą umiejętności, levele i tak dalej, tylko będą przedmioty i będą czerpać kasę na tym. To jest nic no innego. Tak. To będzie
gra oparta na domu akcyjnym i tak dalej. Nic więcej się tam nie wydarzy ciekawego. Znaczy w ogóle to też mnie trochę denerwuje, że tam powiedzmy człowiek będzie w to pakował kasę, nie będzie się dało tam nadal nic z tym zrobić, wszystkie ograniczenia, zabezpieczenia, sam ten fakt, że cały czas online. To mnie, to mnie nie przerażę. I ten, takie oczywiście modów. Znaczy nie wiem jak tam teraz z modami, czy w końcu zapowiedzieli, że jakiś będą ich powiedzmy, czy coś, czy tam jakiś, nie wiem, czy cokolwiek będzie po prostu możliwość tworzenia przez graczy, ale póki co nie to wiadomo, jest takie. Co, jak. Torchlighta się kupi, pogra, zainstaluje co trzeba. Dodatkowo, i tyle, ile modów będzie w Torchlighcie, człowieku? Już tam będzie, już. No, ja w jedynce miałem chyba 50. Ale jakiej jakości one były, słuchaj. Zmieniające całą mechanikę gry. Już tam można było, wiesz. No, tworzyć ale w ogóle nowe klasy i. Brak możliwości modowania gier, to ostatnio w ogóle DLC jest. DLC było pierwszą, teraz brak modów, dokładnie. Zgadzam się. No a co zrobić, takie czasy. Można się z tym zgodzić, ale jakoś to przeżyć. Zauważ, ile było na przykład do Battlefielda tak. Dwójki modów. No, to. No a teraz już. No jakoś to przeżyć. Nie, mi się to nie opłaca, no bo takie narzędzia modelskie, no to dla nich jest zabójstwo dla DLC, no bo nikt tego nie kupił. Przecież trzy mapki, skoro gracze mogą tam powiedzmy 300 stron. Lepszych, to przemyślanych, lepszych, dokładnie. No tak, tak, no bo. Więc to jest dla nich zupełnie nie do pomyślenia. Samo nie wiem, znaczy dużo takich fajnych gier było, powiedzmy, nie wiem jak szczerze mówiąc. Co ten Isima i ten drugi, kurczę, blady siedzą razem, oni się komunikują, tak, tak, tak. Może to znajomi? Tak, tak, sorry, ale nie musiałem cię zabić, wiesz, no ach, musiałem. Znaczy tutaj właśnie jest ten. Tak mi kazał wewnętrzny głos. O, kurczę. Oni tam nie, siedzą na tej kamienicy, oni siedzą na tej wieży tutaj kościelnej, wiesz? I tutaj nie ma jak podejść do nich. Znaczy no też jest minus, bo niby to jest deathmatch, a tu wiadomo, tak samo my możemy się zgadać i powiedzmy. Ale z drugiej strony nie wiem na jakiej zasadzie się rozpoznają, czy tu, bo w sumie nie wiem czy był tu wybór nawet nie, tego nie, munduru, jest czy cokolwiek. Nie wiem, nie, czy są dyki nad głową. Tu nie ma nic, w tym momencie przynajmniej. Więc muszę być już doświadczeni w tym. Znaczy to jest taka gra, że ja do niej będę wracał chyba, wiesz? Będę sobie w to grał, będę się. Znaczy ja singla generalnie ma tam jeszcze chyba dwa osiągnięcia, tak dobiję. W koopa na pewno pogram, przynajmniej raz, a multi właśnie. Będę w to grał. No zobaczymy. Póki co jestem na tak tylko. A ktoś tu już mi namierzył, nic nie. Próbuje mnie dojechać. Nie no, wygląda ciekawie, ale nie wiadomo jak szybko się zluzi. Znaczy jak będzie można, tak, tak, wiem, wiem. Monitor map i będzie można te wyzwania tworzyć, to. To okej. Okay. Dobra, spróbuję jednego tutaj. Masz. Prowadzę, to jest bardzo dziwne wręcz. Wiem, że nie w moim stylu. A faktycznie, nie powiem kto na końcu. No, ale pół minuty. Już tylko zaraz się zmieni ta sytuacja, na pewno. Widzę od minuty jednego gościa, nie mogę go trafić. Jest. Udało się. Cały czas tam na górze tej kamienicy się kitrają przy tej fladze niemieckiej. Dobra. No wygrałem, no to jest niesamowite. Dobra, słuchajcie, wiecie co, będziemy kończyć materiał, zobaczę ile miejsca zostało, będziemy może koopa nagrywać. W każdym razie ja bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia i do następnej gry. Cześć, cześć. Dzięki wielkie. Na razie. Spoko.